by zrobić plakat i powiesić na ścianie w tej restauracji. Tak. I tylko na ten czas, kiedy ten szef kuchni faktycznie pracuje. A jak się zwolni, to trzeba to zdjąć albo może tak, zabrać obrazy ze sobą. Tak. Czy też na przykład jest to wykorzystywane w celach marketingowych? Tak, bo zasadą też jest właśnie przy korzystaniu z wizerunku, to zasada jest takiej bardzo precyzyjnej zgody, a nie zgody generalnej. Czyli ja muszę wskazywać, że co ja będę z tym twoim wizerunkiem robić. Czy ja dam go do reklamy mojej restauracji na przykład w gazecie, a może do artykułu i tak dalej. Albo na moją stronę internetową tylko, to musi być precyzyjnie wskazane. Dobrze. Jasiu, dziękuję ci serdecznie. Ja przypominam naszym słuchaczom, że czekamy, taki mini konkurs robimy, abyście pisali do nas pod tym podcastem w komentarzach swoje takie najciekawsze, najbardziej abstrakcyjne wasze doświadczenia z RODO. Tak? Co najbardziej dziwnego usłyszeliście? Tak? Chcieliście od kogoś pozyskać dane osobowe, a ktoś wam tłumaczył jakąś totalną abstrakcją, że nie, bo nie. Więc czekamy na wasze komentarze, ale poza tym, jak macie pytania właśnie w tym temacie ochrony danych osobowych, to po to tutaj się z Jasią spotykamy, aby na nie odpowiadać. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Moim państwa gościem była Joanna Hetmańska-Krajewska. Dziękuję bardzo, Jasiu. Dzięki. Wam dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka audycji, w której poruszamy tematykę prawa w branży chorekowej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki, na razie. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.